For the Lin Kuei. For the Shirai Ryu. To the death. Round one. Fight. Halo, halo, cześć, witajcie bardzo serdecznie w tej mini recenzji gry Mortal Kombat X wydanej w 2015 roku. No wiem, już dwa lata po premierze, ponad nawet prawie że, ale no wygrałem byłem dosyć niedawno, dwa tygodnie temu praktycznie. No i postanowiłem ją zrecenzować. Tutaj jak widzicie moje zmagania z PC-tem, ja tutaj jako Scorpion walczę z Sub-Zero. No teraz łamię wszystkie kości, no nieważne. W każdym razie chciałem wam tą grę przybliżyć i zacznijmy może od tego, że gra Mortal Kombat to, jak myślę, wszystkim wiadomo, bijatyka z, no nie oszukujmy się, wieloma różnymi aspektami dla 18+ i tak dalej. No na przykład teraz, jak widzicie, cięcie nożem, krew wszędzie, tak można powiedzieć. No mnie tak strasznie tak nie rusza, tak? No, ale jeśli was coś takiego rusza, jeśli nie możecie na takie rzeczy patrzeć, jakąś taką bardzo brutalną no, walkę pomiędzy dwoma przeciwnikami, bo nie spotkacie się przy okazji więcej niż z jednym przeciwnikiem, jak to powiedziałem, bo jesteście wy jako jeden i wasz oponent. No i teraz tak, może zacznijmy od tego, że gra Mortal Kombat ma dwa tryby, tryb sieciowy i tryb dla pojedynczego gracza, z czego oba się dzielą na poniższe, może być, tryby. Tryb dla pojedynczego gracza też oferuje, no, może krótką, ale ciekawą fabułę. No i muszę wam powiedzieć, że ja przy poziomie trudności łatwym, już na ostatnim poziomie miałem naprawdę duży problem, ale bez spoilerów, nieważne. Przechodząc już przez te poziomy trudności, mamy poziom trudności bardzo łatwy, łatwy, średni, trudny i bardzo trudny. Z czego bardzo trudny, to naprawdę dla jakichś masochistów jest, no, dla tych, którzy urodzili się grając w takie gry. No, ja niestety nie urodziłem się taki i teraz to, co widzicie, tą potyczkę, to jest potyczka na poziomie trudności średnim i moim zdaniem to jest akurat moich umiejętności. Fabułę sam już przeszedłem całą praktycznie na poziomie tym łatwym. Muszę powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo zadowolony. Przeszedłem ją co prawda w jeden dzień, w Sylwestra 2016 jeszcze. No i mam do tej pory po niej bardzo miłe wspomnienia. Teraz myślę, że porozmawiamy tylko o postaciach. No to tak, postaci jest sporo. Tak, są postacie, które znamy z wcześniejszych Mortalów, są też nowe postacie, jest ich parę i można też dokupić dodatek z jeszcze większą ilością postaci, ale ważniejsze jest to, że w Mortalu X-ie dodano coś takiego jak klasy postaci, czyli że jedna postać może mieć na przykład trzy różne klasy. Na przykład ja gram tutaj Skorpionem Płomień Piekieł, ale może być na przykład Skorpion Ninjitsu i Skorpion chyba Pomiot Piekielny czy coś takiego. Tak samo Sub-Zero to jest Kryomanta, może być też Wielki Mistrz i jakiś tam niezłomny, tak? I każdy z nich ma jakieś swoje specjalne tam ciosy, ruchy i czymś się tam może coś specjalizuje. On na przykład Kryomanta, Sub-Zero może posługiwać się takimi właśnie nożami z lodzymi. Skorpion potrafi się teleportować pod parę przeciwnika wtedy na rozmaite sposoby. No i jest to ciekawe rozwiązanie, w każdym razie daje dużo różnych możliwości nowych. Jak widzimy, w lewym dolnym rogu mamy pasek, który ładujemy obrywając lub uderzając w skontrolowane ataki przeciwnika. To jest chyba jakiś pasek, nie wiem, pojawienia się albo coś w tych postaci tych tutaj, no nie wiem, w każdym razie ja zbytnio nie umiem używać pierwszego, drugiego poziomu, natomiast trzeci idzie mi dosyć dobrze, bo to jest właśnie nam wszystkim znane prześwietlenie, które przyprawia nas czasami o wymioty, ale w Fatality jest bardziej przyprawiające o wymioty, no to tak to wygląda.
W Mortalu jest niestety to nierealistyczne. Niestety, niestety, nie dało się tego inaczej zrobić, że prześwietlenie można wykonać nawet sporo razy podczas po prostu walki, tak? I za każdym razem nasza postać wykonuje te same ruchy i łamie te same kości przeciwnika. No. Tak i tak to jest bardzo satysfakcjonujące, jak coś takiego nam się uda zrobić, bo to też nie jest proste, trzeba trafić i przeciwnik nie może tego kontrolować. Teraz mi się akurat udało na farcie, ale jak widzieliście, wcześniej mi się to nie udało. No i może zaraz przejdziemy do tego, co się stanie za chwilę. No właśnie. Stare dobre fatality. Bardzo brutalne oczywiście. No, właśnie o to chodzi. Nic ja mógłbym wam jeszcze o tym powiedzieć, fatality, no nic. No. Każda postać ma po mniej więcej... Ja sobie cofnę tą powtórkę. Ma mniej więcej po chyba 5 fatality różnych, z czego jedno jest chyba fatality areny. Jakieś inne to jest faction, chociaż tego nigdy nie używałem, to jest coś, że z frakcją się ma jakiś tam poziom chyba frakcji. Nasze, do której należymy, a ja mi się wybieram na początku. Mamy wtedy możliwość zrobienia fatality specjalnego. Brutality, fatality, no takie sprawy. No i o tyle to się różni tutaj, że różne fatality odblokowujemy. Znaczy na początku każda postać ma po jednym czy po dwa, nie pamiętam dokładnie. A resztę odblokujemy poprzez przechodzenie różnych trybów, rozmaitych, to tryb wieży, to tryb fabuły, albo też przez zdobywane właśnie w tych trybach pieniądze. Możemy przejść się do krypty, czyli takiego osobnego poziomu, takiej mini krypty, gdzie chodzimy po takiej krypcie, labiryncie. I rozwalamy nagrobki, można powiedzieć. Widok tam jest pierwszy osobny. No, fajna rzecz, fajne urozmaicenie. Możecie to zawsze włączyć i coś odblokowywać. Tylko trzeba zaznaczyć to, że nie wiadomo, co odblokujemy. Na przykład jedna rzecz może kosztować 6000 tych monet tutaj kombat i może to być gówno, a może kosztować 200 monet kombat i może to być coś, nie wiem, wspaniałego. Jak odblokowujemy jeszcze inne różne rzeczy, jak na przykład stroje czy coś takiego, poprzez przechodzenie też różnych trybów, między innymi tryb właśnie wieży. I ten tryb wieży dzieli się na z kolei kolejny tryb. To jest tryb wieży klasyczny, w którym mamy do pokonania 10 przeciwników. Jest i wtedy może być pokonujemy jednego przeciwnika, no i przechodzimy dalej do kolejnego, pokonujemy drugiego i każdy kolejny jest coraz cięższy od poprzedniego. I po przejściu takiego trybu pierwszy raz z daną postacią zazwyczaj odblokujemy, znaczy zazwyczaj, raczej zawsze odblokujemy treningową skórkę do postaci. I moim zdaniem to jest fajne, bo zawsze można coś tam nowe odblokować, a że postaci jest chyba z 20. Nie liczyłem dokładnie, ale chyba to jest z 20 i będzie, więc no mamy co odblokowywać. Jest coś w tej wieży nieskończony, gdzie walczymy z przeciwnikami jeden po drugim. To jest taki drugi tryb nieskończony, w którym walczymy z przeciwnikami jeden po drugim, ale nie generuje nam się HP. No. Jest jeszcze też coś takiego, że na nasze starcie jest nakładany losowy na przykład efekt. To ktoś chyba przez nas wybrany w innych trybach, ale akurat w tym jest to losowy efekt, który daje nam jakiś modyfikator do naszej walki. Nie chcę wam tu zdradzać już szczegółów, bo no, ciekawe to jest, ale najciekawsze jak się to widzi pierwszy raz. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Trzeba na pewno zaznaczyć, że Mortal Kombat nie będzie grą dla was, o ile nie jesteście robijatykowcami lub nie zadowolicie się niższym poziomem trudności, bo
Mówię, ja gram teraz na poziomie średnim i ja mam naprawdę duży tutaj problem z pokonaniem peceta, tak? No, można grać z ludźmi online, ale to jest naprawdę karkołomne, jeśli wchodzicie na przykład do gry pierwszy raz i próbujecie pokonać kogoś z poziomem tam, nie wiem, setnym. A poziom właśnie też się zdobywa. Trzeba się pochwalić, że na 20 chyba 5. Chyba jest zdecydowanie więcej. W każdym razie musicie też mieć to pod uwagę. Brać to pod uwagę. I zalecamy jest to, żeby zacząć od zrobienia sobie klasycznej wieży na poziomie łatwym, albo bardzo łatwym, tak, żeby się rozgrzać trochę. Tylko trzeba brać pod uwagę też to, że w wieży jest, może powiedzieć, taki spoiler do zakończenia naszej fabuły. Więc jak wolicie, możecie zacząć od fabuły, możecie zacząć od wieży. Ja najpierw przeszedłem wieżę i byłem taki tak zadowolony z fabuły. Co do samego systemu walki, jest on naprawdę bardzo satysfakcjonujący. Sprawdza się nawet przyciskanie nie wiadomo czego na raz, na przynajmniej łatwiejszych poziomach trudności. I nasza postać nawet robi niezłe kombosy. No. Jest też, o właśnie, tutaj widzicie klasyczne takie złapanie przeciwnika. Są ataki, które zadają równie dobrze po 4% HP przeciwnika, są takie, które zadają po 34, ale 34 to jest tylko właśnie prześwietlenie. Na końcu po każdej bitwie jest możliwe zrobienia fatality, albo też możemy zrobić coś takiego, że użyjemy łatwego fatality i przetrzymamy dwa sobie przyciski, stąd odpowiednio daleko od przeciwnika i mamy już praktycznie po robocie. Tylko że to fatality można zrobić tylko praktycznie parę razy, bo odblokowuje się punkty darmowego fatality, znaczy łatwego fatality za chodzenie po grypcie i właśnie kupowanie tego, tak? I można się to wylosować. Możemy też pominąć na przykład walkę w wieży albo w fabule jakąś, chociaż no nie wiem, czy to jest opłacalne. No, ja jedną walkę pominąłem w fabule i do tej pory szczerze tego żałuję, bo wiem, żebym mógł ją na easy przejść. No niestety ją pominąłem. Więc nie polecam, ale jest taka możliwość. Też co ważne, są takie, to się nazywa żyjące wieże. Te żyjące wieże polegają na tym, że są różne wyzwania co godzinne. Też to nie jest jakaś co godzinne, co parę godzin się pojawia nowa wieża i nawet jakieś wyzwanie z jakimś tam losowym efektem albo czymś. Jest też wieża dzienna, czyli tam codziennie coś nowego jest. I jest również wieża specjalna, jakieś eventy różne tam są, coś na przykład jest. Na przykład na Nowy Rok był event, w którym można było wygrać specjalne różne tam rzeczy. No, nieważne co to akurat było, ale no, ja to zrobiłem i fajnie to nawet było, więc polecam coś takiego robić i mi to naprawdę dużo satysfakcji dało. No. No i co jeszcze w sumie? Aha, jeszcze w trybie wiesz, jest coś takiego jak to się nazywa Test Your Mind, sprawdzę siły, coś takiego. Trzeba naprawdę bardzo, bardzo szybko naciskać przyciski, tak żeby naładować naszą siłę i w odpowiednim momencie zniszczyć jakąś tam statuę czy co. To tam zależy od tego, co mamy zniszczyć, który to jest poziom. Poziomów jest 10. Doszedłem najwięcej do 9 palców, mnie tak bolało, że szkoda gadać, więc ja tego szczerze nie polecam. Możecie spróbować zobaczyć, jak to tam wam poszło. No, ciężkie to jest. Chociaż nagrody nawet dosyć, muszę wam powiedzieć, że wysokie, a rozgrywka szybka. Jest też tryb coś takiego, że losowanie może być kubków. Z kubków garnków i się monety tam losuje, ale można też stawić na bombkę. Na bombę i może nam coś
No, rozpykać nam czaszkę chry i całe cielsko. No, nieważne. No i co, no i w sumie ja grałem, bardzo lubię. Dalej mi się w sumie nie znudziła. Ja wam ją szczerze polecam. Moja ocena taka liczbowa. Myślę, że nawet 9 na 10 bym dał. A nawet 10 na 10, bo to jest najlepsza na rynku bijatyka, jaka teraz praktycznie jest możliwa do kupienia, tak? Ja nie mówię jakichś fanowskich produkcji, bo może to są lepsze, a nie sprawdzałem. No ale z takich większych produkcji to jest na pewno najlepsza bijatyka na te czasy. No i co? Problemów w sumie nie zauważyłem żadnych większych problemów. Jedynym problemem jest to, że można mi się zrobić niedobrze podczas stawiania Fatality, ale mi się na szczęście to ani razu nie zdarzyło. No ogólnie gra fajna, polecam, jeśli lubicie takie klimaty. No i co? No i tyle. No to dzięki za oglądanie, dzięki za wytrwanie do końca. Oto zresztą już trzeci raz puściłem tą powtórkę. No i co? Myślę, że się chyba pożegnamy i cześć!